Dzień dobry, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, reniferek, nabieramy mocy na cały dzień. Szanowni Państwo, równowaga w związku musi zostać zachowana. Rafał idzie do pracy zarabiać, więc ja w tym czasie muszę dla balansu iść na zakupy, a później się spotykamy na zajęciach. Rafał jest już w pracy, a ja śmigam po mamę. Zaktualizował chyba sobie adresu, bo odwiedził mnie tutaj, jeszcze się pospieszył i jest pierwszy. Nie wiem, co pokazuje. Teraz będę robić zbliżenie, ale to robi wrażenie. Ty, babcia, widziałaś? Co to jest? No właśnie, zobacz. Zobacz, co to jest i z czego? Czekolady. No, same sanie w środku Mikołaj. Bo z drugiej strony. To jest Mikołaj. Sam przyjechał i został z nami. Już nikt nie dostanie prezentu. Mikołaj został u nas. Zafoliowaliśmy go i damy Adzie. Dobrze. Dam. Dzisiaj tutaj jest dostawa nowa. Świąteczne rzeczy. Masz przekichane. Chciałem szukać swetru. Przesteczkowy. Hello, Santa. No cóż. Jak na tę ilość rzeczy, to nie wydałam dużo, tak sądzę. Więcej w tym roku się tutaj nie mogę pokazywać. Ale po nie wiesz, ile wydałaś, bo zapłaciłaś kartą i nie patrzyłaś. No niestety mi mignęło właśnie. Chciałam tego uniknąć, ale jednak. A teraz czekamy w kolejce do rosy. To jest to SOS, poczekaj. Evelyn, SOS, skóra bardzo sucha. Tak, o i teraz jest promocji i tak jeszcze. Tak, za 9. 80 to czyli jest. Okej. Nie, teraz. No powiesz. Nie byłyśmy w większości miejsc, które planowałyśmy odwiedzić. Królowe promocje. Tak, tak. A ile zaoszczędziłyśmy ostatecznie? To jest prawdziwa ostateczność. Ostateczność. Największa oszczędność, bo godzina nam zeszła chyba w Rossmanie. Tak. Tak, no bo wychodziłyśmy wchodziłyśmy, to mówiłam, że jeszcze godzinkę mamy. Ponad. No i godzinka spokojnie minęła. Tak, wystarczyła nam. Żeby razem z panią z obsługi pozdrawiamy, która chodziła za nami. Tak, są cudne po prostu. I nie wiedziała, dlaczego nam nic nie działa. Tak, najpierw na jednej aplikacji coś później zniknęło, wszystko, bo teraz jest ta lista plus i te promocje 2 plus 2 i nabrałyśmy na 2 kupony rzeczy, w końcu nic nam nie naliczyło i stwierdziliśmy, że no bez sensu, bo tak to no po to poszłyśmy, żeby skorzystać z tego. A tak to można zrobić w każdej chwili, takie na spokojnie. I nie naliczyło nam nic ostatecznie, także nie komentujemy więcej. Musimy się już niestety rozstać, ja pędzę na zajęcia, także muszę cię ja muszę odreagować. Chcesz to się przejść? Ja nie. No, biorę dzisiaj 3 kilo ziemniaków po prostu. Dobry sposób, dobry. Na cały tydzień. To ja na odstresowanie bardziej bym ten, w ogóle to możemy jechać. Jedzie. Łączę się z wami już w pojedynkę, czekam właśnie na zielone światło i lecę na basen. No tak powiem wam, że dzisiaj, nie wiem kiedy nam ten czas minął i to jeszcze takie, byłyśmy zgrzane całe w sklepie i już walczyłyśmy z tą aplikacją. O, zabrałam mamie gumki do włosów, zapomniałam jej oddać. I
I no i tak było fajnie, ale nie zaliczyłyśmy spaceru po rynku, także nie wiem, czy sobota się liczy. No, ale teraz muszę już pędzić. Dzisiaj jeszcze jedne zajęcia w stylu mikołajkowym, bo już jutro są mikołajki. Także dzisiaj musimy się wyszaleć w wodzie, wypływać, wynurkować, no i skorzystać. Mieliśmy pojechać do domu, a podjechaliśmy pod Chińczyka. No, bo nie mamy obiadu dzisiaj, także... Mamy maskę? Poproszę maskę. Mamy maskę. Poproszę maskę. Proszę bardzo. Dziękuję. Skalpel. Skalpel. Czekamy na nasze jedzonko z China Wok i ja już się nie mogę doczekać, aż ci pokażę. Pierwsze co Rafał zapytał, ile wydałaś? Jakby to było takie istotne w przypadku tak cudownych świątecznych dodatków zakupów. Takie fajne rzeczy i dla ciebie wyhaczyłam. Dziękuję bardzo. O, dziękujemy. Weźmiesz? Fajnie nam przynosi. Oczywiście. Yeah. Polędwiczki wyczułam. Dobra, drodzy państwo, polędwiczki? Jedziemy... No, polędwiczki. Jedziemy na chatę, bo już tak jestem głodny jak wilk. I dzisiaj mamy w ogóle ogromne plany. Tylko nie zawsze. Wiemy, czy te plany Tylko są. Nie wiemy, czy to się ziści wszystko, ale no ja potrzebuję drzemki, bo potrzebuję. No. Tak. Bo spaliśmy ostatnio, mało śpimy, tak, dużo tak, pracujemy i... Tak. I mamy problem potem ze sklejaniem zdań. Tak. Także jak ten bokser po 20 latach w ringu, także... tak pływa także. Po zajęciach na basenie. Także. Wiem, co jeszcze chciałam dodać. Co? Jeszcze musi się odbyć oficjalna prezentacja świątecznych outfitów. Ale to już Lumpka. Nie teraz, bo Mazurkowski ja Lumpek z zarazem. Ja mogę być ambasadorką na cały internet. I ludzie z całej Polski, przyjeżdżajcie do nas. Pozdrawiamy panią z Rosmana. Wszystkie panie. Tutaj, która pracuje tam, bo... I panie są super, i ciuchy są super. Naprawdę, takie można... I ja już się nakręciłam, ja już teraz o niczym innym nie będę wam mówić. W najdroższy dzień jest 50 zł za kilo. No. A najtańszy? Najtańszy to jest 15 zł w czwartki za kilogram, a no, jak czemu zostaną nie te rzeczy... Tylko sobie wybrać ten no, no bo świąteczna była dostawa dzisiaj, no. To poszłam, rzadko wchodzę do dostawy. A jeszcze po tym dniu, jak jest za 15, to jeszcze następnego dnia jest wszystko po 2 zł. Przed państwem polędwiczki z żółtym ryżem. Tak? To jest tak. Pytanie. Smażanym. Smażanym i suróweczka tam jest pod spodem. Ty, to co, ty daltoniska jesteś? Nie widzisz, że żółty? No, już to ma smażane. I takiego pomarańczowego. Bo on jest z warzywami, czyli że zdrowo. Bardzo. Proszę widownie o zainteresowanie. Jakiekolwiek. Jakiekolwiek masz moje, jakiekolwiek tam. Bożeś ty mój, co ty byś nakupował? Rafał, zaczniemy od tego. No te, takie same mamy, tak? A kupiłaś jakiś duży rozmiar, żeby były wygodne? I ogólnie ja mam... Cztery masz takie? Spodnie też są. Aha, o Boże. Ja mam ogólnie SK, to jest taka optymistyczna rozmiarówka, bo są, jest na mnie dosyć luźna. A ja? Ale jest dopasowana. Elka. No to dobrze. Będzie chyba okej. Okay. Tak patrzę, że okay. W sensie będzie taka dopasowana. Nie, ja noszę Elki, no. Nie mamy takie złe piżamy! No i fajnie. Nie piżamy, to taki strój codzienny. No sobie spokojnie tak wiesz, podam też na strój codzienny. Bo jest koszulka. Tak. I są gacie. I co tam jeszcze masz? No i dobra, są w takim fajnym stanie, one są ogólnie z Primarka. Primarka. Co to jest? W Polsce jest chyba teraz pierwszy, dopiero w Warszawie, tak no. Mi się kojarzy właśnie. Dobra, co robisz? Kojarzy mi się z zagranicą, to jest swetr dla ciebie pierwszy. Jaki rozmiar? Tylko powiedz też od razu. LK? Czy XL-ka widzę? LK. Tak? No i teraz... to fajne. Uwaga! Fajnie. Poczekaj. Co? O Jezus. Pozytywką. Delikatnie migoczą te światełka. Nie wiem, czy jest słaba bateria, że tak lekko. Widać coś. Czy po prostu tak mają tak delikatnie? Migoczą, nie? Nad kominkiem! Odmąć baterę. Bo tu idzie za jasno, jakby było w ciemności, to by było widać. A rzeczywiście migoczą.
Taki Mikołaj w kominie dla ciebie. To wyłącz, no. O! Jezus. Będę się dziwić, że baterii nie mamy. Takich baby to. No, ale tak słabo świeci. Jezu. Badziew. Zawsze coś zrzucie i. I on, no ogólnie to są dobra, dalej. Kreksowe, ale. Przedłużać. Nie wiem, czy gdzieś może byście znaleźli takie. Easy. No, da dalej. Truly Premium Goods. No, Premium Goods. Masz koszulkę. Koszulkę mi też. Elka też? Elfa. Jezus Maria. Rozmiar elfa, nie? Widzę, że jestem pajacem, to jeszcze będę wyglądał jak pajac. Ale spoko, taki amerykański elf. Taki jakiś taki psychopata. Wiesz, jak to, ja to sobie wyobrażam takiego goniącego z piłą mechaniczną kogoś. No to zależy od humorku. No. Ona jest z FNF. Oglądaliśmy ją w tamtym roku, to jest Tesco FNF. Oglądaliśmy koszulki w tamtym roku, chcieliśmy kupić, ale wtedy kupiliśmy czapki, coś tam jeszcze, już stwierdziliśmy, że dobra, już nie ten. Ale to jest chyba ta sama. To kupić? Ty najbardziej. Ja najbardziej na pewno. Najbardziej ty chciałeś. Aha. A mówię, no dobra, może. Co to znowu? Jest znowu na mnie? Masakra. Dawaj. Pokaż. No i to jest zajebiste. Zajebiste. Masz się spotkać z Matim, ale to trzeba by przebrać najpierw, nie wiem, czy znowu. Wyglądałem jak moi koledzy z Akademii Morskiej. W sumie takie mundury macie. Nie? Akademia Morska. Cia, la, 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 la. Akademia Morska. Ale to już ten. Nie podczas sesji, raczej podczas weekendu. Lepiej siuśkiem mieszać ciasto niż ze smarem iść na miasto. Smarem, czyli że mechanikiem, bo. Tak. Akademia Morska. Nawigatorzy się nie lubią z mechanikiem. Nawigatorzy tak. Ale tylko, na, ale tylko na studiach, bo już potem muszą na pracować. Na statku muszą współpracować, że tak to statek by nie płynął. Akademia Morska. No fajne, dobra. Nie? No fajne. Zrobiste. Sweterek. To jest twój. Czekaj, nie, to twój jest. Mój znowu? Twój. To jest ta lama, alpaka, owełniany, więc jest mega ciepły, a jest cieniutki. Ale będzie się Lamps. Elektryzował, nie? Nie, nie, nie lama. Lamps, no to jest po prostu owca. Chyba tak. Tak. Owca. 80% i 20% nylon, ale jest tak przyjemny, jest lama. Lama. Więcej niż jedno zwierzę, lama. Zobacz, jaki lekki, a jaki ciepły. Ale lekki, ohoho, no nie mogę po prostu się naważyć. A teraz coś na mnie. O, sexy! Ja oszczędzałam. Sexy. Bo ja tylko lekkie rzeczy wzięłam dla siebie. Na zimowe długie wieczorki. Błagam. Bo zaraz komuś oddam. Mi oddaj. Za pani Mikołajowej. Jak... Ale nie wiem, czy mi będzie pasowało ona. Jest serduszka, jest. Może do szpilek. Tak. Takie cudeńko, przepiękne. I druga rzecz również leciutka, bo jeszcze dorwałyśmy z mamą, ale to już pojechały do chłopaków na Mikołajki. Dla Stasia te budki elfie, taki normalnie elfik idealny, a to jest koszulka moja nocna taka. Trochę duża na ciebie. Właśnie jest duża, ale, nie? Dobrze, ale przymierzałam i jest fajna. Jak będzie taka długa, to w sumie fajnie będziesz miała taką, wiesz, wygodną. Tak, jest bardzo fajna. I w ogóle też jakościowo i widowo. No, graże, no, a jeszcze Adelarem chciała takie reniferkowe kapcie. Ja już nawet nie chcę wspominać o tym, ile wydałaś może. No jak to? Tyle rzeczy, proszę cię. Tak naprawdę mogłam równie dobrze w tej cenie kupić jeden sweter, a tu mam jeszcze i komplety. No, wiem, proszę cię. Kurde, jestem ciekawa, jak te gacie męskie. Co to jest? Nie, to jest Elka twoja. Poczekaj, bo mnie tu ludzie atakują na Facebooku. Na świąteczne poranki i całe vlog masy. Nie no, przyznaj, że nie złe łupy. I nie. Jest tego pełno, ja już miałam problem, niektóre po prostu też były w super stanie i też bym normalnie brała, ale mam podobne i były też podobne granatowe właśnie mamy z bałwankami i tak dalej. I dużo jest naprawdę super czadowych, jest w czym wybierać i dla dzieci i w ogóle oszalałam. Szanowni Państwo, wjechała drzemka, teraz obudziliśmy się, wypijemy dobrą kawkę i realizujemy nasz plan na dziś, bo zdaje się, że wszystko się powiedzie. Przez cały dzień oznaczacie nas w swoich relacjach. Dzisiaj jako zadanie świąteczne pokazujemy swoje kubeczki. U nas to zdecydowanie jest tegoroczny faworyt. Dostaliśmy w prezencie od Natki i Matiego. Z tego co wiem, to są w Kiku takie dostępne przecudne kubeczki, ale my mamy całą kolekcję. I teraz właśnie z kubków skorzystamy, trzeba wypić rozgrzewkę.
rozgrzewającą herbatkę, bo lecimy na motor. Aż mi się przypomniało, jak szykowaliśmy się na wyprawę motocyklową, tylko wtedy były nieco inne warunki na drodze. Szykujemy się na Moto Mikołajki, które są jutro, uwaga. I bardzo, bardzo ciepło się musimy ubrać. Jedziemy już dzisiaj, dlatego że będziemy nocować w Łodzi. Jedziemy odwiedzić Mateusza, z nim spędzimy wieczór i jutro też Mikołajki. Ale jedziemy sobie, żeby podzielić trasę na dwa dni, bo obawiamy się o temperaturę. Mega, mega ciepło się ubieramy. Ja mam tutaj najgrubszy sweter, kurtkę. Na jutro w ogóle mamy osobne stylizacje, bo tutaj są wszystkie czerwone akcenty, które będziemy sobie przypinać, odziewać na Moto Mikołajki, które właśnie też w Łodzi się odbędą. Tymczasem zawijamy się i śmigamy. Tylko że tak troszkę jest beka ze mnie, bo jak widać mam okulary. Dzisiaj byłam w soczewkach, które wyrzuciłam od razu po basenie, bo jednak ten chlor działa na nie dość intensywnie, w sensie teraz już używam jednodniowych. No i byłam pewna, że mam zapas jeszcze soczewek. Zawsze mi się tak wydaje. Się okazało, najpierw myślałam, że w ogóle nie mam, a teraz znalazłam jedną parę jedyną. No to wolę ją sobie zachować na jutro, bo nie wiem, czy zdążymy jeszcze gdzieś wyskoczyć. A dzisiaj, no cóż, w okularach, okulary nie mieszczą mi się pod kask, więc będę nie będę podziwiać widoków, i tak już będzie ciemno, no ale jednak tak bym się pewniej czuła. Na szczęście nie prowadzę, więc dam radę. Mój przystojny motocyklista groźny, uwaga, uwaga. Tu będziesz kierunkowskazy mieć? W lewo? Prawo? Czy dobrze wygląda? Jak w lewo, w prawo. Dobrze, że ja prowadzę. Yes. Jakby co, to miałam okulary na sobie. Ja się w okularach potykam. Się bez okularów też potykasz akurat. Bo nic nie widzisz. No powiedziałam, że nawet w okulary. O, to tak. No Jezus, no brawo. Szanowni Państwo, zakładamy kaski i śmigamy do Łodzi. I jak na grudzień, to naprawdę pogoda nam sprzyja. Wyglądam jak Batman taki, patrz, jak mi cień się rzuca od oksów. Patrzę, póki cokolwiek widzę, korzystam. I w takim wydaniu, bo od nich wychodzę. Naszykowaliśmy się na Mikołajki, mamy strój dla Rafała w plecaku, a ja już jadę z moją pelerynką. Chcecie renifera? Gdzie renifera? Gdzie jestem? Raperofera? Raperek! Raperek, reniferek! Tak przypuszczam, bo akurat światełka widzę tak nawet ładniej niż rzeczywistość. Z tych okularów tak się rozmywają ładnie. Meldujemy się w Łodzi, moja peleryna pięknie powiewała przez całą drogę. Jesteśmy już lekko zmarznięci, ale i tak przez całą drogę było nieźle, nie? Dopiero chyba w Łodzi tak zaczęło się chłodzić nam już. Jak tam nogi? Nie zmarzłeś? Jest okej. Jest okej. Dobra, lecimy. Coś jeszcze miałam dodać. Że wcześniej narzekałam czasami, że szybko paruję i to mi przeszkadzało w czasie jazdy, a teraz jak jestem bez okularów, to w zasadzie zupełnie ten problem w ogóle mnie nie dotyczy i po prostu bez różnicy. Także mogłam, nie musiałam sobie otwierać kasku, było mi ciepło w twarz i problem sam się rozwiązał. Dobra, tak? Zakładamy maski i śmigamy. Lecimy. Ja zostaję w kasku. Dzień jak co dzień. Ej, super się czuję jak super bohater. No jesteś super bohater. Tam pelerną.
A, no. Po północy to już można. Już można. Już Mikołajki. Już można. Chcecie trochę pomarańczowej czekolady? Ja mogę na pyszna pół trochę. Ja mogę na pół takie spróbować. Trochę na pół? Trochę na pół, a drugiego na Mikołajki, takie prawdziwe już nie w nocy. Dobra, takie legalne. Dobra. Śpicie jeszcze. Meldujemy się. Cześć. Pomijamy stały element. Jutro nadrobimy kalendarze adwentowe, bo zostały w domu. My dzisiaj nocujemy w Łodzi. No, ale jeszcze czas podsumować dzisiejsze zadanie, jakim było pokazanie swojego świątecznego kubeczka. Przechodzimy do waszych odpowiedzi. Domowe Love i kawka z takim pięknym górskim widoczkiem w Zakopanem. Kamyk z kubeczkiem tutaj ten w środku. Ma taki nosek teraz czarny, ale jak się go napełni gorącą wodą, gorącą herbatką, to ten nos się robi czerwony jak u Rudolfa. Przecudowny. Dalej mamy Smurfa i Smurfetki w takim smurfnym wydaniu, niebieskim, pięknym. Misie świąteczne. Mamy też od Justyny dwa kubeczki z reniferkiem. Dzień dobry. Tak, renifer jest w tle. Mania czytania do książek. Myślę, że taki kubek z reniferkiem. Herbatka, rozgrzej się. Herbatka i witamy. Cieszymy się, że dołączyłaś do naszej zabawy. Uwaga, jedna z już napoje na 400 ml. Oh yeah, na cappuccino i na herbatkę. Konkretne kubaski. Teraz bałwanek. Ja mix, Asia, Asi. Przepiękny. Och, tutaj przepiękne zdjęcie w ogóle. I taki Mikołaj, konkretny akurat już na Mikołajki. I to wypełniony po brzegi. Piankami, bitą śmietaną. Mm-hmm. Tutaj jeszcze nam podrzucacie świąteczne piosenki, całe playlisty. Tutaj mamy dwie propozycje od Dobra, Ani. To dodamy do playlisty. Tak, właśnie tutaj mamy dużo piosenek. Gotowi na święta. Mają też takiego fajnego Mikołaja i tam w ogóle jest dekoracji ładnych świątecznych w tle. Pięknie. Kasia nam podrzuciła z piękny kubeczek z bałwankiem i również wszędzie jest już tak świąteczne. Dekoracje już też świąteczne także. Tak, do kawki, takie okoliczności cudne. Artur. Przepiękne ozdoby, cała szafka, komoda ozdobiona lampeczkami tak, tu i dekoracjami. Świąteczne wjechały. A tutaj była Natka, podesłała nam Natka. Fotkę swojej kawy z I zobaczcie, jaka podkładka jeszcze. Bardzo, bardzo mi się podoba ta podkładka. Piękna. Poznajesz ją? Rosa wędrowała. I na dzisiaj to tyle. Dziękujemy Wam pięknie zarówno za udział w zabawie, jak i za oglądanie tego vloga, bo już kończymy. O, skarpetą chciałem wycałować. Na Mikołajki. A takie mało świąteczne masz skarpety. Ja mam takie z Mikołaja. Dziękujemy. Zapraszamy do subskrybowania. Pamiętajcie o dzwoneczku, łapce w górę i co? Do zobaczenia. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Jutro nadrobimy. Vlogu. Tak, jutro nadrobimy kalendarze za dzisiejszy dzień również. Będzie się działo.